Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. A że jest to już końcówka roku, no to oczywiście przyszedł czas na podsumowanie. I właśnie w tym filmie, choć będzie to pierwsza część, bo gdy zaczęłam sobie pisać scenariusz tego filmu, to okazało się, że to będzie zdecydowanie za dużo na jeden odcinek, także podzielę to na dwa odcinki i pewnie ta druga część pojawi się za tydzień, bo chciałabym Wam zrobić takie podsumowanie zarówno mojego budżetu, podzielić się z Wami tym, co się u mnie zadziało. I właśnie chciałabym Wam pokazać, dlaczego takie porównywanie się, i tutaj to jest jedyne miejsce, w którym powiem, że porównywanie się jest fajne, ale tylko i wyłącznie ze sobą z przeszłości. Dlatego ja takie porównania bardzo lubię, bo one pomagają mi spojrzeć tak realnie na to, co się u mnie zadziało, co się u mnie zmieniło. A że zmieniło się u mnie naprawdę dużo, zarówno pod względem finansowym, pod względem naszych oszczędności i generalnie pod względem tego, co się dzieje, to właśnie takie spojrzenie na to z perspektywy czasu pozwala nam przede wszystkim, wiecie co, też docenić to, co się tak naprawdę zadziało, bo my naprawdę mamy z tym ogromny problem i my nie zwracamy uwagi na te malutkie kroki, które się zadziały, i dopiero gdy się zatrzymamy i spojrzymy, ok, w jakim miejscu byłam rok temu, w jakim miejscu byłam 2 lata temu, to nagle się okazuje, że my jesteśmy naprawdę, kurczę, strasznie daleko w tej naszej drodze do, powiedzmy, spełniania tych celów czy do spełniania tych naszych marzeń. Dajcie mi znać w komentarzu, czy robicie sobie takie podsumowanie, czy robicie sobie takie analizy. I to nawet, wiecie, nie chodzi o te cele, które my sobie tam stawiamy, wiecie, w styczniu, no bo styczeń to jest taki miesiąc, że sobie nagle tutaj stawiamy jakieś takie w ogóle wydumane, nierealistyczne najczęściej założenia, ale czy generalnie robicie sobie takie analizy tego, jaki ten rok był? Co ten rok Wam przyniósł, jakie zmiany, jakie nowości, co się zadziało? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja takie podsumowania tego, co się zadziało, czy w tym roku, ale również w roku ubiegłym, 2 lata temu, dlatego że tak naprawdę to też miało wpływ na to, na miejsce, w którym ja jestem dzisiaj. I ja takie porównania robię sobie od kilku lat. Kiedyś kompletnie nie zwracałam na to uwagi, uważam, że to jest w ogóle głupie, po co się zastanawiać, ale to tak naprawdę dzisiaj wiem, że przeze mnie przemawia trochę taki strach, bo ja się bałam, że a co będzie, jak ja sobie zrobię taką analizę i okaże się, że mi się nic w tym roku nie udało. I to jest, słuchajcie, najczęściej totalnie irracjonalne i właśnie takie analizy służą temu, żeby zobaczyć, ile właśnie fajnych rzeczy się u nas wydarzyło i te rzeczy, które na przykład zaczynaliśmy robić na początku roku, które wtedy się wydawały trudne, nie wiem, nauka jakiegoś języka, być może ktoś zrobił, wiecie, prawo jazdy, odebrał to prawo jazdy, i gdy porównamy się z tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, to nagle się okazuje, że myśmy naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Ja takie analizy robię sobie chociażby w przypadku tego, jak rozwinął się ten kanał, bo gdy zakładałam ten kanał, a było to, słuchajcie, pierwszy film opublikowałam, muszę sobie zerknąć, bo sobie zapisałam, 3 marca 2022 roku, to absolutnie nie przypuszczałam w ogóle w jakichkolwiek najgłębszych zakamarkach mojego umysłu, że to się tak rozwinie. Ja się zastanawiałam wtedy, gdy publikowałam ten pierwszy film, i towarzyszył wtedy tak gigantyczny stres, czy w ogóle ktoś to będzie chciał oglądać, czy mnie mocno zhejtują, czy naprawdę wyleje się na mnie wiadro pomyj, a wiecie, że tego w internecie jest strasznie dużo. I gdy wtedy przybywali mi pierwsi subskrybenci, to myślałam sobie, boże, wow, Jezu, ktoś w ogóle chce tego słuchać, ktoś chce to oglądać, ktoś lajkuje, ktoś mi pisze jakieś miłe komentarze, i dla mnie to był po prostu wtedy kosmos. I wiecie, to, gdzie jestem dzisiaj, to jest zupełnie inna historia. I zobaczcie, gdybym ja się teraz porównała z kimś, kto ma duże konto, ktoś, kto buduje to konto na przykład od lat, buduje swoją markę osobistą od wielu, wielu lat, i ja bym się porównała z tą osobą, no to najpewniej wypadłbym bardzo blado. Ale jeżeli ja się porównam ze sobą z tego marca 2022 roku, to ja zrobiłam ogromną drogę. Zrobiłam oczywiście tą drogę dzięki Wam, no bo gdybyście mnie nie chcieli oglądać, gdybyście mnie nie chcieli słuchać, no to oczywiście ten kanał nie miałby szansy w ogóle istnieć.
Ale ja widzę tą drogę i właśnie te porównania powodują, że widzę, w jakim to kierunku idzie i mogę też oczywiście nadawać temu pewien kierunek. I jakiś czas temu opublikowałam właśnie tutaj na kanale film, ile zarabiam na YouTubie. I słuchajcie, ja gdy w ogóle zakładam ten kanał, to nie przypuszczałam, że ja na nim cokolwiek w ogóle zarobię, bo przecież 1000 subskrybentów, żeby zdobyć, nie ma takiej opcji w ogóle, nie, no jak będę miała 100, to już w ogóle będzie wow. A tymczasem okazuje się, że pieniądze, które zarabiam tutaj i na YouTubie, i z różnych współprac, i z różnych współprac, które są w ogóle w świecie offline, ale ktoś mnie na przykład znalazł przez YouTuba, powodują, że moje dochody właśnie w tym roku 2023 również wzrosły. Właśnie ten rok 2023 był takim rokiem dla mnie bardzo dużych zmian, dlatego że jak już wiecie, albo nie wiecie, ja jestem etatowym pracownikiem w służbie zdrowia, choć niektórzy wolą mówić opiece zdrowotnej. I dla mnie to było tak naprawdę taki dodatek do tego wszystkiego. I myślałam sobie, dobra, jak coś tam mi wpadnie z tego, no to będzie super, będę mogła sobie, nie wiem, przeznaczyć na jakieś tam moje przyjemności. Natomiast to się rozwinęło do takiego stopnia, że założyłam po prostu swoją firmę. I to, co mi się wydawało jeszcze kilkanaście miesięcy temu totalnym po prostu jakimś, wiecie, absurdem, no ja i w ogóle prowadzenie firmy. I to, słuchajcie, stało się rzeczywistością, która bardzo mocno mnie zresztą dotknęła, gdy ostatnio miałam wizytę u księgowego. I ja myślałam, że on mówi do mnie naprawdę po chińsku, bo to jest po prostu dla mnie jakiś kosmos. I wtedy poczułam, że to się naprawdę dzieje naprawdę. Ale, no właśnie, nic się nie dzieje samo i od samego mojego chcenia też by się nic nie stało. Dlatego właśnie takie analizy, one znakomicie pokazują, czy to, co chcemy robić, czy to jest naprawdę to, na czym nam zależy. Bo wiecie, my bardzo często mamy takie skrajne wizje. Nam się wydaje, że my coś chcemy, że to jest taki nasz cel, nasze marzenie, ale gdzieś tam po drodze okazuje się, że zupełnie tak nie jest i my mamy inne priorytety, a to, co nam się wydawało, jest często, wiecie, taką zbieraniną tych wszystkich rzeczy z takiego świata zewnętrznego. Jak wszyscy marzą, nie wiem, u mnie ostatnio był taki temat w pracy, po prostu wszyscy po kolei wymieniali kuchnię. I wiecie, i u wielu osób w głowie się pojawia, no ja też bym już tą kuchnię zmieniła, bo to gdzieś tam jakieś marzenia innych ludzi, one niejako też trochę na nas przechodzą. I właśnie bardzo często tak jest, że jak my sobie przeanalizujemy dokładnie to, co się zadziało, to też widzimy, w jakim my kierunku chcemy iść. Robiąc takie porównania, ja też zobaczyłam te moje cele, które ja sobie stawiałam w 2022 roku, w grudniu, czy też na początku właśnie tego roku, że właśnie te cele, one nie do końca były moje. I to są rzeczy, których mi się na przykład nie udało zrealizować w tym roku i nie traktuję absolutnie tego jako porażki, bo ja się po prostu przyjrzałam, dlaczego ja za te rzeczy się w ogóle nie zabrałam. Bo wiecie, można oglądać YouTube'a i oglądać jakieś zestawy ćwiczeń, ale od samego oglądania się nie schudnie. Można oglądać filmy o oszczędzaniu, ale od samego oglądania też się nie zacznie oszczędzać. Tu musi za tym pójść konkretne działanie. I ja miałam właśnie takie cele w tym roku. To nie były jakieś ogromne, ale jednak ja je sobie z jakiegoś powodu w 2022 roku, w grudniu, właśnie postawiłam. I widzę, że te cele, one mi się nie zrealizowały. Ale dlaczego? Bo mi z nimi nie było po prostu po drodze. Powiem Wam kilka takich celi, celów, poprawcie mnie, bo pewnie źle to odmieniam, które udało mi się właśnie w tym roku zrealizować. I jednym właśnie z takich moich założeń było to, żeby dochód z YouTube'a był na takim stałym poziomie, żebym wiedziała, że co miesiąc na przykład konkretną kwotę mogę zainwestować na przykład w siebie, bo wszystkie pieniądze, które do tej pory zarobiłam właśnie na YouTubie, inwestuję w siebie. Ale nie jest to taka inwestycja, jakby się może niektórym mogło wydawać w ubrania, nie wiem, w operacje plastyczne i tak dalej, ale inwestuję w swój rozwój i właśnie w 2023 roku zainwestowałam w siebie, w swój rozwój, największą kwotę do tej pory, jaką w ogóle przeznaczyłam na samą siebie. W tym roku odważyłam się na coś, do czego zbierałam się strasznie długo. I odważyłam się w końcu na coaching. Znalazłam coacha, z którym od razu złapałam taką absolutnie nić porozumienia. I przez
pół roku spotykałam się regularnie z moją coachką, właśnie po to, żeby sobie poukładać pewne rzeczy w głowie. Zrobiłam też testy Gallupa, talenty Gallupa. I to jest rzecz, słuchajcie, którą Wam polecam po prostu ze szczerego serca, bo to tak bardzo otworzyło mi głowę na takie nowe możliwości. I te rzeczy, które ja uważałam za moje wady, okazało się, że ja je mogę przekuć w naprawdę bardzo duże moje zalety. I jeżeli robiliście kiedyś takie talenty, to dajcie znać, co Wam wyszło. U mnie wyszło, słuchajcie, to, co naprawdę pokrywa się z tym, co ja robię, bo to jest takie indywidualne spojrzenie na drugą osobę i ja naprawdę potrafię ludzi prześwietlać. Czasami mnie to bardzo męczyło, bo ja zwracałam uwagę na takie detale, na które nikt poza mną nie zwraca uwagi. Mój analityk, czyli właśnie to grzebanie w tych Waszych budżetach, naprawiacz to jest kolejny mój talent, czyli szukanie, słuchajcie, tych rozwiązań. Więc zobaczcie, jak to się bardzo pokryło z tym, co ja tutaj robię. I to było dla mnie niesamowicie odkrywcze. Te talenty kosztują, słuchajcie, w podstawowej formie bodajże 150 zł. I uwierzcie mi, że to potrafi tak bardzo otworzyć oczy, że nagle dostrzegamy możliwości, których po prostu wcześniej nie widzieliśmy. Jednym z marzeń, które udało mi się naprawdę w pełni zrealizować w 2023 roku, to były podróże. Ci, którzy oglądają mnie już od jakiegoś czasu, wiedzą, że tak naprawdę od oszczędzania wszystko się zaczęło, bo gdy ja zaczęłam przyglądać się swoim wydatkom na zakupy spożywcze, to był dla mnie taki pierwszy krok, żeby w ogóle zabrać się za swój budżet, bo ja tam bardzo szybko dostrzegłam możliwości. Nagle, gdy ja zaczęłam planować swoje posiłki, nagle, gdy zaczęłam zwracać uwagę na to, co kupuję, jak kupuję, ile mnie to kosztuje, to okazało się, że w moim budżecie zaczęły zostawać nadwyżki. To były pieniądze takie ekstra, więc to była taka dodatkowa motywacja do tego, żeby po prostu brnąć w to dalej. I właśnie w tym roku, słuchajcie, udało mi się to zrealizować w 100%, a nawet i więcej. Zrealizowałam swoje największe marzenie, a to był babski wyjazd. Pojechałam sama z moją przyjaciółką do Włoch nad jezioro Como. Co w ogóle do tej pory wydawało mi się rzeczą tak absurdalną, że aż nierealną, a to się stało faktem. I ja taki wyjazd sfinansowałam sobie całkowicie ze swoich środków, ze swojego kieszonkowego, o którym już też Wam wiele razy wspominałam. Dlatego, że gdy ja zobaczyłam tak naprawdę, jakie są moje potrzeby, które potrzeby są takie naprawdę moje, a które potrzeby są mi narzucone przez społeczeństwo, że ja muszę, wiecie, co sezon kupować sobie nową torebkę, nowe buty, bo to już nie jest modne, muszę wymienić garderobę, bo w tym sezonie jest modny taki kolor, a nie... Wiecie na pewno, o co chodzi, to jest taka presja otoczenia, która bardzo często na nas działa, że no jak zaczynamy więcej zarabiać, to powinniśmy kupić lepszy samochód, większy telewizor i tak dalej. Tak niestety żyje sporo osób i to jest takie błędne koło, dlatego że my ciągle mamy ten niedosyt, ciągle mamy to poczucie, że mamy po prostu za mało. A dla mnie właśnie ten rok był też takim momentem, kiedy ja się bardzo zastanawiałam nad tym, co mi jest tak naprawdę potrzebne. I zobaczcie, widzicie mnie w tej bluzie, w której nagrywałam filmy w tamtym roku i gwarantuję Wam, że ona w 2024 roku pojawi się też wiele razy, bo ja w końcu zwróciłam uwagę na moje takie własne potrzeby, co mi jest tak naprawdę potrzebne, a nie wszystkim innym dookoła. I właśnie u mnie były takie podróże. I ja to moje kieszonkowe z przyjemnością po prostu przeznaczałam na takie rzeczy, które jeszcze kiedyś wydawały mi się po prostu nierealne, bo po prostu przestałam w końcu marnować pieniądze na rzeczy, które nie przynosiły mi żadnej wartości. Ja je kupowałam, bo wszyscy kupują, bo tak trzeba. I nagle, gdy ja, wiecie, spojrzałam trochę tak na siebie z takiej innej perspektywy, to się okazało, że ja tych rzeczy po prostu nie potrzebowałam, a potrzebowałam czegoś zupełnie innego. I to jest to, o czym ja Wam kiedyś mówiłam w filmie o moich błędach finansowych, że ja ciągle narzekałam, marudziłam, że nie mam pieniędzy na te rzeczy, które są moimi marzeniami, natomiast marnowałam te same pieniądze na rzeczy, które kompletnie nie były mi potrzebne. I jestem też świadoma tego, że jeżeli rosną dochody, to bardzo łatwo wpaść w taką spiralę, że nagle zaczną rosnąć też drastycznie nasze wydatki i tak naprawdę finalnie później jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia i tak jak wiele razy już mówiłam, może jeździmy trochę lepszym samochodem, może nosimy trochę lepsze ubranie, ale generalnie jeżeli chodzi o nasz taki poziom finansowy, to niewiele rzeczy się zmienia. Więc my też właśnie z moim mężem w tym roku 2023 podjęliśmy kilka takich, no
ważnych dla nas decyzji, decyzji, o których też jeszcze kiedyś w ogóle nawet bym nie pomyślała, ale właśnie te takie kwestie czysto finansowe zostawię na kolejny odcinek, dlatego że to jest też tak bardzo ze sobą mocno powiązane. Tą część chciałam zostawić na taką, wiecie, bardziej pogadankę, taką motywacyjną, żeby w ogóle zwrócić uwagę na pewne rzeczy, bo to też oczywiście przekłada się na to, w jakiej sytuacji finansowej jesteśmy. Jeżeli siedzimy i narzekamy, że jest nam źle i na tym się kończy tak naprawdę wszystko i nie robimy nic, żeby to zmienić, to oglądanie takich filmów to też nam nie pomoże, bo okej, oglądając te filmy łapiecie tak ode mnie dawkę motywacji, mam nadzieję, że taką dawkę pozytywnej energii do działania, ale jeżeli nie zastosujecie tego w swoim życiu, no to generalnie nie zmieni się kompletnie nic. I z tym zostawiam Was, słuchajcie, do kolejnego odcinka, w którym właśnie skupię się trochę bardziej na tej kwestii finansów, czyli jak sobie z moim mężem rozłożyliśmy te nasze ekstra dochody, żeby też nie było tak, że my to wszystko po prostu przejemy, przebimbamy i nic nam z tego nie zostanie. Także to zostawiam na oddzielny film, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!